Jesteśmy w Krzyżowie przed domem na wzgórzu. Tu w latach II wojny światowej spotkał się krąg z Krzyżowy. Było to bardzo oryginalna i dojrzała tajna organizacja antyhitlerowska w III Rzeszy. Krąg stanowili bardzo różne ludzie. Ewangelicy i katolicy, arystokraci i działacze robotnicze, konserwatyści i liberałowie. Wszystkie te środowiska normalnie były ze sobą bardzo skonfliktowane. Teraz ich przedstawiciele chcieli współpracować, wierząc, że tylko solidarność i współpraca przynosi zwycięstwo nad nazizmem. Łączyło ich przekonanie, że nie wolno być obojętnym wobec zła, że trzeba je zwalczyć, nawet jeżeli będzie trzeba zapłacić za to najwyższą cenę. I tę najwyższą cenę wielu z nich zapłaciło. Gdy Gestapo odkrył krąg skrzyżowy, wielu członków zostało skazane na śmierć. Jeden z nich był Helmut James von Moltke, współzałożyciel i właściciel majątków krzyżowej. Członkowie kręgu skrzyżowy zastanawiali się, jak należy urządzić Niemcy i Europę po wojnie, tak, aby w przyszłości unikać podobnych katastrof. Wskazywali na cztery elementy. Chrześcijaństwo jako fundament wspólnej etyki europejskiej, obywatelskość, a więc aktywność polityczną jednostki zamiast bierność posłusznej kolektywu, praworządność oparte na pojednanie i solidarność, będące antidotum na konkurowanie ze sobą narodowych egoizmów. Członkowie kręgu zdawali sobie sprawę z tego, że warunkiem zjednoczenia Europy musi być duchowa odnowa Niemiec, której wyrazem będzie zadośćuczynienie za zbrodniczą wojnę i pojednanie z innymi narodami Europy, w tym z Polakami. Członkowie kręgu skrzyżowy kierowali się tymi samymi motywami jak później Robert Schuman i inne twórcy zjednoczonej Europy. Wierzyli, że współpraca i dialog, pomimo wszelkich różnic, mogą uchronić nasz kontynent od dalszych wyniszczających konfliktów i zapewnić jej pokój i dobrobyt. Krąg działał jako wspólnota bardzo różnorodnych ludzi. Tę ideę można odnieść też do Europy, bogatej różnorodności i szukającej w dialogu porozumienia.